moje Cthulhu. Sceny strachu. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje Cthulhu. Moje Cthulhu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zew Cthulhu RPG. Wiele inspiracji i informacji znajdą tu też miłośnicy innych cthulhowych RPGów, karcianek, gier planszowych i komputerowych, a także lovecraftowskiej prozy i twórczości jego naśladowców. Na wstępie oczywiście rozstrzygnięcie konkursu sprzed 2 tygodni, pierwszego konkursu karnawałowego. Muszę powiedzieć, że zaskoczyliście mnie naprawdę świetnymi propozycjami miejsc w Polsce związanych z mitami Hastura. Wiele z tych miejsc, przyznaję, jest mi dobrze znanych i planowałem napisać o nich i nagrać odcinki podcastu Moje Cthulhu. Myślę tu o Hali Stulecia we Wrocławiu, czy o Ośrodku Praktyk Teatralnych w Galdzienicach koło Lublina. Konkurencja była więc, widzicie, bardzo, bardzo wyrównana. Musiałem przyjąć jakieś dodatkowe kryterium i postanowiłem, że wybiorę odpowiedź spośród tych, których nie mam jeszcze rozpisanych na przyszłe odcinki. Jest mi więc bardzo miło ogłosić zwycięzcę. Nagrodę, podręcznik Samotnie przeciwko ciemności, zniweczenie triumfu lodu, sponsorowaną przez Blank Monk Games, wydawcę polskiego wydania Zewu Cthulhu, wygrywa Adrian Wilczek, który zgłosił nam Jezioro Maltańskie i związany z nim Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu. W swoją odpowiedź wplótł sporo kulturoznawczego bełkociku, który też przypadł mi do gustu, zwłaszcza odniesienia do Paschala Kiniarda. Tak czy inaczej, gratuluję Adrianie. Nagrodę prześlę pocztą. Dzisiejszy odcinek przygotowałem dla Was w związku ze zbliżającym się wznowieniem na scenie Teatru Nowego w Warszawie spektaklu Zew Cthulhu w reżyserii Michała Borczucha. To przedstawienie miało swoją premierę 2 lata temu i spotkało się w fandomie, a nawet wśród recenzentów teatralnych z niejednoznacznym przyjęciem. Mnie jednak ono się podobało i dlatego chciałbym przeciwstawić niektórym niepochlebnym opiniom swoistą przeciwwagę. W tej audycji znajdzie się więc moja własna recenzja tego spektaklu oraz rozmowa z reżyserem. Dzięki uprzejmości Teatru Nowego mam dla Was również podwójne zaproszenie na to przedstawienie, konkretnie na 3 marca. Jeśli w tym terminie możecie być w Warszawie, warto spróbować. Aby otrzymać zaproszenie, trzeba wziąć udział w krótkim, prostym konkursie. Tradycyjnie odpowiedź należy podać w komentarzu pod postem facebookowym na fanpage'u Moje Cthulhu albo jako komentarz na stronie mojecthulhu.pl. Oto i pytanie. Która z postaci historycznych XX wieku wydaje Ci się najbardziej skutecznym, a przy tym najmniej oczywistym agentem wielkich przedwiecznych? Odpowiedź należy uzasadnić. Na odpowiedzi czekam tylko do niedzieli 24 lutego do północy. Wybiorę i zwycięzcę ogłoszę niezwłocznie potem w poniedziałek rano. Także w poniedziałek rano obserwujcie Twittera, obserwujcie stronę i obserwujcie Facebooka, niezależnie od tego, gdzie chcecie się tego dowiedzieć, bo już w poniedziałek rano, już 25 lutego będzie informacja o tym, kto wygrał podwójne zaproszenie do Warszawskiego Teatru Nowego na Zew Cthulhu w reżyserii Michała Borczucha. Poza recenzją, w dzisiejszej audycji oczywiście głównym elementem jest rozmowa z Michałem Borczuchem, reżyserem teatralnym, twórcą tego przedstawienia. Mam też dla Was tradycyjnie fragment literacki, mam garść newsów i mam mały fragment muzyczny. Tym razem jest to utwór zespołu Lobo Loco, jest to twórca niemiecki, pod tytułem Deeply Dungeon, piosenka z jego albumu Over Midnight. Taki mamy na dziś jadłospis, myślę, że nie ma co zwlekać. Scena strachu. Zaczynamy. Newsy. Na pewno największym lovecraftowskim przeżyciem ostatnich tygodni
Był dla mnie LARP Loża Kobiet, który rozegrał się już po raz drugi w Warszawie pod kierownictwem RP Kolektywu. Miałem przyjemność być gościem tej świetnej imprezy i jej partnerem. To był dość duży LARP, chyba na blisko 80 osób. Czas gry upłynął jak z bicza strzelił, ja bawiłem się świetnie. Jakkolwiek wkład mojej postaci w wypędzenie awatara Nyarlathotepa okazał się, cóż, co najwyżej marginalny, to z satysfakcją powiem, udało nam się. Klątwa została zdjęta dzięki nieprzejednanej dzielności badaczy tajemnic. Przy okazji parę osób zrobiło dobre lub prawie dobre interesy w kryminalnym półświatku Warszawy lat 30., ale to, co moim zdaniem zasługuje na największą uwagę, spostrzegłem pod koniec tego wspaniałego LARPa. Otóż twórcom i uczestnikom udało się wyeksponować wysiłki badaczy tajemnic ratujących świat i życie wszystkich zebranych tam postaci w niesamowicie trafnym kontekście. Podczas bowiem, gdy garstka bohaterów zmagała się z głównym wątkiem, z tym wątkiem związanym z mitami Cthulhu, próbując poskładać elementy układanki, większość ludzi dookoła prawie że nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje. Mało kto im pomagał. Większość była zbyt zajęta swoimi małymi biznesami i celami. Do samego końca los ich misji był niepewny. A niektórzy, z uratowanych, pewnie do samego końca nie wiedzieli, co się właściwie dzieje i co z tym należy zrobić. Sama prawda o losie badaczy tajemnic. Jeśli chcecie śledzić kolejne wydarzenia produkowane przez ekipę RP Kolektywu, to znajdziecie ich na Facebooku. Przygotowują teraz LARPa w Pałacu Lasotów w podwarszawskich Zielonkach. Dwa wydania. Zapowiada się ostra polityczna walka o władzę. Tematem tego LARPa, który akurat tym razem nie jest związany z mitami Cthulhu, będą frakcyjne, polityczne intrygi i walki w chadecji włoskiej w latach 90. ubiegłego stulecia. Co z nowości? Golden Goblin Press już niebawem wprowadzi na Kickstartera swój nowy projekt wydawniczy. An Inner Darkness. Jest to, zgodnie z zapowiedziami, zbiór scenariuszy w klasycznej epoce dwudziestolecia. Przy projekcie pracują m.in. takie sławy jak Scott David Anielowski, a tymczasem z okazji walentynek na stronie Golden Goblina pokazał się darmowy dodatek do Cthulhu Invictus, Rituals of Eternal Mother. Możecie bezpłatnie pobrać. Wiemy coraz więcej o zawartości drugiego wydania Harlem Unbound, nad którym pracuje teraz Chaosium. W podręczniku Chrisa Spiviego znajdzie się aż 7 przygód do Zewu Cthulhu. W większości będą to przygody rozgrywające się w Harlemie w latach 20., ale również w czasach kolonialnych, kiedy Nowy Jork nazywał się Nowym Amsterdamem. Co do Chaosium, to ogłoszono też nową rozpiskę cthulowych scenariuszy na konwenty, które będą prezentowane przez najbliższe 2 lata. Dam wam znać, jeśli będzie można już je poznać i pobrać. Duży wysyp scenariuszy w Miskatonic Repository. Mamy od mojej ostatniej audycji, czyli na przestrzeni ostatnich 2 tygodni, 4 nowe publikacje. Pierwsza z nich to The Solo Investigator's Handbook. I jest to pozycja dość ciekawa, intrygująca, zwłaszcza dla tych spośród was, którzy teraz bawią się samotnie przeciwko ciemności. Otóż jest to podręcznik przygotowany przez ludzi, którzy głównie zajmują się adaptacjami scenariuszy do dedeków, tak żeby dawały się rozegrać przez pojedynczego gracza, po prostu solo. I tutaj oni przygotowali taki poradnik, w jaki sposób można sobie wykreować przygody cthulowe do rozgrywania właśnie indywidualnie. No jest to pewna ciekawostka. Poza tym mamy jeszcze 3 ciekawe pozycje. Jedna z nich to Voyage of Terror, scenariusz rozgrywający się na pokładzie transatlantyku. No ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest to w stanie pobić starą przygodę Podróż do Grecji, która ukazała się w Labiryncie bodaj 3 albo 4 w połowie lat 90. Ale mamy tutaj m.in. przekrój takiego statku i sporo informacji dotyczących tego, jak te podróże wyglądały. Nie jedyne miejsce, gdzie można to znaleźć, ale taka pozycja też się pojawiła. Mamy When the Light Goes Out, czyli scenariusz zlokalizowany w starej latarni morskiej, która jest przeznaczona do remontu, ale ten remont odkrywa tam pewne niepokojące i przerażające zaszłości i relikty. I mamy wreszcie czwartą książkę, która się w ostatnich tygodniach ukazała w Miskatonic Repository, Cinematic Environs, Desert Wastes. I tutaj jest to z kolei podręcznik taki też dość szczególny, specyficzny, bo
Jest to książeczka pomagająca w przygotowaniu się do prowadzenia przygód ktulowych na pustyniach. No, czyli na przykład może być to fajne uzupełnienie do podręcznika o Maroku, który wam recenzowałem, albo do również różnych przygód na Bliskim Wschodzie w latach 20., na przykład w Iraku. Jest fajna przygoda Pancerne Anioły, w dodatku przerażające podróże, która o tym traktuje. No i wszystkie przygody rozgrywające się w Egipcie praktycznie mogą mieć swoje odgałęzienia pustynne, więc dla tych strażników tajemnic, którzy przygotowują się do prowadzenia tego typu scenariuszy, a chcieliby wzbogacić swoją narrację, przygotować się do bardziej takiego kinowego zarysowania z wielkim rozmachem scenograficznym tego otoczenia, w którym znajdą się badacze tajemnic, no to chyba właśnie świetnie ten podręcznik będzie się nadawał. On kosztuje niecałe 5 dolarów. I to chyba od Chaosium wszystko jak na teraz. Natomiast sporo dzieje się ostatnio w Polsce, bo tydzień temu w Walentynki miała swoją premierę polska edycja trzeciej generacji gry planszowej Horror Warham, którą wydała oczywiście Galakta. Myślę, że wrócimy do tego tematu. Przed Bożym Narodzeniem z Jarguzem siedzieliśmy tutaj i nagrywaliśmy dla was poradnik po planszówkach, przewodnik zakupowy, w którym oczywiście odnosiliśmy się do horrorów z Arkham, ale jeszcze nie do trzeciego polskiego wydania. Myślę, że na pewno wrócimy do tematu, bo wiem, że jest to gra bardzo popularna, specjalnie mnie to nie dziwi. Poza planszówkami mamy ciekawe informacje dla miłośników komiksów, bo pewną nową publikację szykuje wydawnictwo Egmont, gigant rynku komiksowego w Polsce. Wedle zapowiedzi Egmont planuje w kwietniu wydać po polsku dwa dzieła duetu Moore i Burroughs. No, Moora to nie trzeba przedstawiać, jeden z najsłynniejszych twórców komiksów. Egmont ma zamiar wydać Neonomicon i Providence, dwa komiksy klasyczne, kanoniczne, jeśli chodzi o lovecraftowskie książeczki. Ten drugi, Providence, jest mi bardzo dobrze znany z lektury. Neonomiconu całego akurat nie przeczytałem. Były skądinąd kiedyś już zapowiedzi wydania po polsku Neonomiconu przez wydawnictwo Fantasmagoria z Białegostoku, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, a Fantasmagoria nie wiem, czy w ogóle jeszcze istnieją. Jakoś tak się złożyło, że nie wspominałem wam nigdy chyba o nowościach ktulowych na polskim YouTubie. Spróbuję to teraz nadrobić wobec tego i w mijającym miesiącu mam do zaraportowania 4 kanały, na których coś ciekawego się działo. Zaczynamy od przygód Mistrza Gry. Przygody Mistrza Gry, kanał YouTubeowy, gdzie mamy nagrania sesji. Tam już znajdziecie ponad 8 godzin nagrań z przygody Opuszczony Eon. Przygoda z udziałem trojga w zasadzie badaczy tajemnic, związana z morskimi klimatami. Jest to rzecz dość sympatyczna do słuchania i raczej starannie wyprodukowana. Drugi kanał, o którym chciałem wspomnieć, to Tenebris RPG, gdzie rozwijają się obecnie początkowe epizody kampanii Dzień Bestii. Trzeci to Rzucaj Nie Gadaj. Tutaj chyba nastąpiła jakaś fuzja, czy jakieś przesunięcie, bo Marek ze Szczecina, z Gavent Imperium, tam teraz publikuje nagrania ktulowych sesji, zaczął tam nową autorską kampanię szczecińską. Już nie pierwszą, ale nic dziwnego, jest specjalistą, jeśli chodzi o grozę w Szczecinie w latach 20. No i czwarty kanał, który myślę wszystkim jest dobrze znany, nie trzeba go specjalnie przedstawiać, czyli Baniak Baniaka. A tam w lutym pojawiło się Nawiedzenie, nagranie sesji rozegranej w ramach zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nagranie sesji z udziałem youtuberów. Jest to oczywiście ten najbardziej znany scenariusz, to ze Wuktulu, Nawiedzenie czy Nawiedzony Dom, pochodzący obecnie ze Startera, a wcześniej, który się znajdował w pierwszym, trzecim, czwartym, piątym i szóstym wydaniu ze Wuktulu w podręczniku głównym. Okej, jeśli chodzi o YouTube'a, to tyle. Pamiętajcie, że jeśli nagrywacie lub streamujecie swoje sesje i chcecie, żebym wspomniał o nich w podcaście, to oczywiście dawajcie znać, bardzo chętnie będę raportował i słuchał. Wydawnictwo Vesper zapowiedziało nam dwie ciekawe nowe książki.
Pierwsza z nich to będzie mała antologia lovecraftowska, zawierająca 5 klasycznych opowiadań w przekładzie Macieja Płazy, czyli można powiedzieć taki nowy zbiór na podstawie tego, co już Wesper wcześniej wydał, tylko będzie to węższy grzbiet, mniejsza książeczka. No, powiem już, sama wspaniała okładka narysowana przez Krzysztofa Wrońskiego zasługuje na uwagę i dodam, ten tomik będzie świetnym prezentem dla kogoś, kto nie zna prozy Lovecrafta i chciałby się niezobowiązująco do niej zbliżyć. Druga zapowiedź wydawnicza Wespera to jest z kolei coś szczególnie mi miłego. Otóż, jak się dowiadujemy, w planach na drugi kwartał jest wydanie Zewu Cthulhu, znowu to samo opowiadanie, ale ilustrowanego przez wspaniałego francuskiego ilustratora François Barangera, który już 2 lata temu podbił Facebooka swoimi pięknymi obrazami, a kolejne jego cthulowe projekty gromadzą coraz więcej fanów. To, że Zew Cthulhu z jego ilustracjami ukaże się po polsku, to będzie prawdziwa uczta. Nie mogę się doczekać. Kto natomiast chciałby zaopatrzyć się w anglojęzyczne wydanie, a jest jeszcze francuskojęzyczne, greckie i hiszpańskie, niech zajrzy po angielski na Kickstartera. Obecnie szwedzki, skądinąd, wydawca tej książki sprzedaje ją tam pod płaszczykiem kampanii crowdfundingowej. A przy okazji, na Kickstarterze jeszcze jeden ciekawy projekt. Nieraz już wspominałem o pani Delphe de Voivre, która jest twórczynią rekwizytów, plastyczką z Francji. Tym razem proponuje nam kolejny zestaw rekwizytów do kampanii Maskinia dla Totepa. Są to wykonane przez nią gadżety uzupełniające szanghajski i australijski rozdział tej kampanii. Ale można zakupić je również z elementami już wcześniej wyprodukowanymi na potrzeby Maskinia dla Totepa części peruwiańskiej. No, nawet nie będę wam mówił, jakie są koszty, albo nie powiem wam, żeby trochę poepatować, żeby zakupić pełen zestaw Szanghaj, Australia i Peru, to trzeba wyłożyć 1720 euro. Panie, to nie są tanie rzeczy, ale któż by nie chciał mieć zmywalnych tatuaży kultu obrzmiałej kobiety. Cthulhu w Polsce. Dobry wieczór, witam w podcaście Moje Cthulhu. Bardzo mi miło, że pan się zgodził. Dobry wieczór. Zaszczycić mnie swoją obecnością. Moim gościem jest dzisiaj Michał Borczuk, reżyser, twórca Zewu Cthulhu. Tak. Na scenie Teatru Nowego w Warszawie, ale nie tylko, jeśli chodzi o jego dorobek związany z twórczością Howarda Phillipsa Lovecrafta. Witam serdecznie i zacznę od pytania o Lovecrafta, bo to jest temat, tak, który w ostatnich kilku audycjach w zasadzie się przewija. Kim on jest dla pana? Czy on jest szmirowcem? Czy on jest wybitnym twórcą? Czy on jest arcydzielnikiem? Czy jest tylko takim graczem literackim swojej epoki? Znaczy, ja na pewno nie jestem w ogóle takim czytelnikiem Lovecrafta, który go jakoś namiętnie czyta. Ja się spotkałem z Lovecraftem tak naprawdę 2 razy. Drugi raz to było przy okazji spektaklu. Pierwszy raz to było jakieś, nie wiem, tak 10 lat wcześniej przy okazji eseju Welbecka. I wtedy to był taki tak naprawdę dla mnie moment pierwszego kontaktu z Lovecraftem. Znaczy zacząłem czytać jego opowiadania i ale to był jakiś taki moment. Przeczytałem te opowiadania, one gdzieś mi zostały w głowie. Nie wracałem do nich. Potem się... Ale jakie to było wrażenie? Fantazja. To nie jest w ogóle, to nie było w ogóle takie, to w ogóle nie było w tych kategoriach. Aha. To było bardzo silne wrażenie niepokoju podczas czytania, takiego niepokoju, który wciąga i każe czytać dalej. Czyli w gruncie rzeczy takie dość pierwotne, dziecięce uczucie, prawda? Mm-hmm. Coś bardzo gęstego, tak jak u Poego, którego też w pewnym okresie czytałem dużo wcześniej.
Więc to było wrażenie pewnej bardzo silnej, intensywnej atmosfery, inspirującej, no trudno było wtedy im jeszcze powiedzieć jakby właściwie do czego, ale ten Lovecraft jakby został we mnie potem przez następne lata, nie jako nawet jakieś konkretne opowiadania, bo jak tak szczerze rozmawiamy, to podejrzewam, że nawet będzie mi trudno przypomnieć sobie, z jakich tytułów zbudowany jest spektakl w Nowym Teatrze. Więc to w ogóle jakby nie chodziło o ty, o, nie, nie chodziło o to, że jakieś konkretne opowiadanie coś uruchomiło, ale pewna gęsta, niepokojąca atmosfera. I to, co zostało mi w głowie, to też to, że w zasadzie, a ja też byłem kiedyś, jako dziecko byłem czytelnikiem horrorów. A tutaj miałem do czynienia z takim horrorem, w którym to, co przerażające, tak naprawdę nigdy w pełni nie jest zobaczone, czy nigdy w pełni nie jest opisane przez Lovecrafta. I myślę, że to też jakoś tak magnetycznie zadziałało. Dlatego to nie jest rozważanie w kategoriach, czy to jest jakby szmira literacka, czy nie. To na pewno jest jakby literatura, która działa. Znaczy można no przecież jak pracowaliśmy nad spektaklem, to wciągnąłem w taką pracę czytania opowiadań Lovecrafta różnych, ponieważ na początku nie było ustalone, na czym bazujemy, tylko szukaliśmy różnych opowiadań. I bardzo dużo tych opowiadań przeczytaliśmy wspólnie z aktorami. Dla wielu z nich to było pierwsze spotkanie z Lovecraftem. I to jakoś rezonowało w ogóle? No, oczywiście, że to rezonowało. To rezonowało, ale to rezonowało na różnych poziomach. Dla niektórych to było doświadczenie jakieś takie, doświadczenie nudy, ale też jakiejś znaczącej nudy. Czyli już coś tam się wartościowało w odbiorze. Dla niektórych to było jakieś bardzo przytłaczające wrażenie. Pamiętam Małgorzatę Hajewską, która czytała te opowiadania i w zasadzie przychodziła na kolejne próby i mówiła, że im więcej jakby czyta, tym bardziej nie lubi Lovecrafta i nie lubi tego człowieka, autora. A jednocześnie jakby dalej gdzieś wchodziła w ten świat, żeby oczywiście w pewnym momencie zobaczyć w tym jakąś taką przestrzeń dla siebie. Więc wydaje mi się, że na pewno jest to taka literatura, która jest po prostu niewygodna. Ona jest niewygodna. Ale literatura, a z drugiej strony też i autor. Bo to widać tak. I w spektaklu, i w tym, co powiedział pan przed chwilą, tak. To jest relacja z tekstem, który jest napisany przy użyciu środków i osiąga taki efekt właśnie takiego freudowskiego, niesamowitego, tej fascynacji dziecięcej, poczucia odkrywania jakiejś tajemnicy z jakimś takim na wpoły grzesznym uczuciem fascynacji i lękiem, który się podoba, który daje przyjemność, który jakoś tam chce. Ale z drugiej strony to jest spotkanie z tym człowiekiem. I to w spektaklu bardzo wyraźnie widać, bo można byłoby, obawiam się powiedzieć, że chwilami podejście do tekstu w tym spektaklu jest wręcz przyczynkarskie. To znaczy, że zupełnie on nie jest dla pana interesujący, ale aktorzy stworzyli dzięki niemu coś bardzo, bardzo interesującego. I pan to zamoderował i uchwycił to artystycznie. Ale to, znaczy, byłoby, za chwilę możemy... to byłoby krzywdzące. Też ja tak uważam, że to byłaby przesada. Natomiast chciałbym skupić się przez chwilę na tej osobie, tak? Na tym Lovecrafcie, o którym pan przed chwilą powiedział. Tak. Że z jednej strony jest jego literatura, ale w sumie czytacie jego w tej No tak, bo też wracając tak jeszcze na moment do tych prób, w pewnym momencie też okazało się, że... Ja rozumiem, że jakby dla fanów to może być zabrzmieć niefajnie, ale jest to szczere, że w pewnym momencie mieliśmy takie wrażenie, że te wszystkie opowiadania zlewają się w jedno, że w zasadzie nie ma trochę znaczenia jakiś taki plot fabularny do końca, że to nie jest aż tak istotne, ważniejsze jest jakieś takie napięcie wewnętrzne w tym tekście, w tej historii. To się nam zaczęło gdzieś tak w jedno zlewać
To znaczy w pewnym momencie pamiętam, że musieliśmy sobie wszyscy zadać pytanie o to, kim jest autor. Znaczy, skoro powstaje coś tak dziwnego, coś tak gęstego, z takim też wyraźnie jakimś przerysowanym, groteskowym światem bogów, jakich stworzył Lovecraft, tak to odbieraliśmy, to po prostu w naturalny sposób zaczął nas interesować, kim jest ten autor, kim jest ten facet. Akurat wtedy też pojawiła się ta taka duża biografia Lovecrafta. Tak, tak. I przebrnęliśmy przez tą biografię, też zaczęliśmy szukać i oczywiście no, nagle okazało się fascynujące to, w jakim stopniu biografia Lovecrafta jednak zaczyna nam się łączyć z tymi opowiadaniami, z motywami, które pojawiają się w tych opowiadaniach. Oczywiście jakieś takie najbardziej to, co w spektaklu jest tak najmocniej chyba a propos Lovecrafta wyciągnięte, najbardziej konkretnie, to jednak ten rodzaj jakiegoś, po prostu jego rasizm i ksenofobia, i jakiś taki rodzaj odszczepienia, które po prostu w naturalny sposób wydawało nam się wtedy, znaczy no teraz pewnie tak samo, ale akurat wtedy jak robiliśmy spektakl, wydawało nam to się jakoś szczególnie korespondujące z momentem jakimś takim historycznym, który jest dookoła nas, bo to był też taki moment, kiedy ruchy nacjonalistyczne, partie skrajnie prawicowe, no one zaczynały dochodzić do władzy. I wtedy się zaczęliśmy przyglądać temu Lovecraftowi, widząc w nim tego ksenofoba i widząc w nim rasistę. Choć oczywiście ja jestem daleki od tego, w innych swoich spektaklach tak samo, jestem daleki od takiego jednoznacznego określania kogoś, bo wydaje mi się, że z tego nic specjalnego nie wynika, zwłaszcza w takiej sztuce, jaką robię. Więc też jakby gdzieś próbujemy tego Lovecrafta, zanim jakby dojdziemy do tego jego rasizmu i ksenofobii, próbujemy go zobaczyć jako jakiegoś takiego człowieka odszczepionego od społeczeństwa, być może przez jakąś taką też fizyczną ułomność i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest najciekawsze, wydaje mi się, że jakby ten Lovecraft jest jednak dla mnie najciekawszy w momencie, kiedy go się zderza z tymi opowiadaniami. Że jednak to się uzupełnia, to się dopełnia, powstają pewne konteksty, no właśnie na przykład kontekst rasizmu, nad którym tak trudno przejść do porządku dziennego, czytając te opowiadania, co bynajmniej jakby nie powoduje, że te opowiadania są jakieś, mają słabszą moc działania, wprost przeciwnie, że one nagle, gdzieś ta groza, która w nich jest, jakaś groza często właśnie jakby przeczuta, a nie opisana, staje się jeszcze bardziej jakaś taka dotkliwa. Mhm. Czyli tak, jest ta ścieżka Welbeckowska. Tak. Ścieżka fascynacji tym samotnikiem, tak, tym odszczepieńcem w opowiadaniu Outsider. Lovecraft w sumie dokonuje apoteozy tego potwora wewnętrznego. No tak. Jest druga ścieżka, ta ścieżka związana z nienawiścią, ksenofobią, uprzedzeniami, które się w bardzo cywilizowany i wytworny sposób materializują w tej literaturze, patrząc na to z perspektywy niehistorycznej, tylko czytając to tak, poddając się tej emocji, poszukiwaniu tej tajemnicy, no to zaczyna się robić trochę nieprzyjemne po paru tekstach, które są, powtarzają te schematy w zasadzie w sposób no, już męczący i niemożliwy do zaakceptowania, tak, no bo tu wieśniacy są głupi i kazirodczy i wsobni, tu murzyni i mulaci
tak. Są kultystami. No tak, w zasadzie jakby każdy, kto przybędzie do tego, do miasta Lovecrafta z zewnątrz, jest od razu kimś podejrzanym i od razu kimś, kogo on opisuje dość bezwzględnie. Tak, a trzecia droga, o której powiedział pan przed chwilą, to jest jednak droga tej grozy, to znaczy jakiegoś przerażenia, które musi się jednak brać z uświadomienia sobie jakiejś nieadekwatności tego, co się postrzega, albo tego, co się przeżywa, z tym, na co się jest przygotowany. Czyli jednak konfrontacja samego siebie. Tak. I tym tropem, w moich oczach, pan podążył w tym spektaklu, pracując z aktorami, przygotowując te, można powiedzieć, sceny, czy te fragmenty spektaklu, które są owocem pracy na próbach i jakimś takim wyimprowizowanym po prostu rezultatem pracy reżysera z aktorami, tej na poziomie tekstu i tej dramatycznej, to chyba to jest dominujące. Ja to tak przynajmniej postrzegam, że właśnie ten wątek spotkania siebie z rzeczywistością, który rodzi grozę, niezależnie od tego, czy ja jestem białym samotnikiem z Providence, czy ja jestem kimś, kto musi się odnaleźć tu i teraz w tej rzeczywistości wcale nieprzyjaznej i w ogóle w rzeczywistości, która jest z definicji nieprzyjazna i obca nam. No, na tym polegała adaptacja tej literatury dla teatru, bo też każdy, kto czytał choć jedno opowiadanie Lovecrafta, też od razu zauważy, że w zasadzie właśnie to, o czym my tutaj zaczęliśmy rozmawiać na początku, czyli ta atmosfera z Lovecrafta, ten niepokój i tak dalej, że jednak w większości, a zwłaszcza w tych najlepszych opowiadaniach, to nie wynika z jakiejś dynamicznej, nie wiem, fabuły, dialogów, to nie wynika z dynamicznej akcji. I teraz, no mając do czynienia oczywiście taki, na przykład takie medium jak film, można sobie wyobrazić, że ten scenariusz można, prawda, jakby rozwinąć i można tak naprawdę zainwestować, powiedzmy, w pewne efekty specjalne, które nam gdzieś to jakieś takie nienazwane, co jest u Lovecrafta i co jest tym takim, jakimś takim momentem, jakimś takim paroksyzmem grozy, nagle można to właśnie zobrazować. Teraz, ale problem się pojawia, jak przenieść ten rodzaj opowieści i budowania świata do teatru. No jakby wiadomo, że no można było jakby pójść w stronę takiego jakiegoś teatru, fantazy czy science fiction, no jak wiadomo, to się akurat w teatrze to się niestety po prostu nie sprawdza. Albo przynajmniej bardzo trudno to osiągnąć, albo wymaga to też dużego budżetu. Natomiast to, co mi się wydawało w ogóle jakby ciekawsze po jakichś takich pierwszych próbach z aktorami i w takim obserwowaniu jakiegoś ich czytania tych tekstów, to jednak jakby ciekawsza wydała mi się ta droga takiej, jak zaadaptować na scenę to poczucie niepokoju i grozy. Czyli jak zaadaptować na scenę pewną atmosferę, pewien stan, pewną kondycję, a nie pewną historię. I dlatego jakby pracując teraz nad tą adaptacją, stopniowo, choć w przypadku tak naprawdę każdej sceny w tym spektaklu, każda scena w spektaklu Zew Cthulhu w Nowym Teatrze opiera się na jakimś opowiadaniu Lovecrafta. Natomiast stopniowo odchodziliśmy od tego opowiadania, w zależności od tego, w którą stronę intuicja aktorska i też aktorskie improwizacje się posunęły, odchodziliśmy bardziej lub mniej, ale za każdym razem to punktem wyjścia było opowiadanie Lovecrafta i punktem takim jakimś docelowym szukanie tego niepokoju w sobie, w konfrontacji z czymś bardzo realnym, czasem z czymś bardzo prywatnym, z czymś intymnym. I w ten sposób powstał ten spektakl, czy ta adaptacja. Więc
To jest taka ja nazywam to w ten sposób, że jest to próba zaadoptowania tak naprawdę tego strachu, tego lęku, który tam jest. Nie historii, które poszczególne opowiadania przynoszą, tylko przede wszystkim tego strachu i lęku. A sam materiał literacki jest bardziej taką twórczą przeszkodą, która ma umożliwić rozwinięcie tego procesu twórczego we współpracy teraz z aktorami? Bodźcem. Jest istotnym bodźcem. Znaczy, nawet w momencie, kiedy ktoś z aktorów mówił, że on już tego nie może czytać, że tego po prostu nudzi. To jest jakby też naturalne, że ktoś może w tą literaturę w ogóle nie wejść. To jest oczywiste. No, ale nawet jeżeli ktoś miał taki jakieś zniechęcenie, taki sprzeciw, jednak pracowaliśmy nad tym, żeby znaleźć w tym zniechęceniu, w tym sprzeciwie też jakby jednak coś, co uruchomi to połączenie z Lovecraftem. Mhm. Nie było to pierwsze pańskie spotkanie z Lovecraftem. Wcześniej w Narodowym Teatrze Starym była ta gra teatralno-radiowa. Ja powiem panu więcej. Tak naprawdę teraz mi się przypomniała taka rzecz, że tak naprawdę to spotkanie w zasadzie było trzecim spotkaniem z Lovecraftem. Bo pierwsze spotkanie było takim spotkaniem niezrealizowanym, kiedy robiliśmy taki projekt w ramach Wielkopolska Rewolucja, projekt z dziećmi z domu dziecka w Szamocinie. No mówię o sobie, mówię też o aktorze Krzyśku Zarzeckim, między innymi o takiej swojej ekipie stałej. Jak jechaliśmy do tych dzieci do Szamocina, to jechaliśmy z taką przekorną koncepcją, że zrobimy właśnie z nimi Zew Cthulhu. Że damy tym dzieciom, to opowiemy to opowiadanie, trochę przeczytamy i spróbujemy z nimi wejść w tą historię w jakiś taki naiwny sposób, żeby też jakby zobaczyć, co w tym opowiadaniu jest, co nas tak jakoś fascynuje, bo Krzyśka Zarzeckiego też ten Lovecraft fascynuje. Okazało się, że kompletnie nie udało nam się po prostu dzieci przekonać do tego. To była jakaś metoda dramowa, larpowa, teatru improwizowanego. Co mieliście panowie? Mieliśmy taki bardzo, bardzo naiwny plan. Bo byliśmy przekonani, że po prostu przyjedziemy do tych dzieci, a weźmy pod uwagę, że to są dzieci, które nie mają żadnego kółka teatralnego, żadnych predyspozycji odkrytych, aktorskich, ale liczyliśmy na to, że przyjedziemy do tych dzieci, opowiemy im takie opowiadanie, no i że one teraz jakby zafascynują się światem po prostu potworów i grozy i tajemnicy, że zaczną uruchamiać wyobraźnię i zaczną te potwory z Lovecrafta rysować, malować, tworzyć, robić jakieś opowieści o nich. Kompletnie ich to nie interesowało. To oczywiście się wiązało też jeszcze z czymś tam innym, jednak ze specyfiką tej grupy dzieci z domu dziecka, co tak naprawdę dopiero w tej pracy odkryliśmy, bo potem już do nich co roku wracaliśmy z zupełnie innymi projektami. Ale to było takie pierwsze podejście do Lovecrafta. Pamiętam, że jechaliśmy tam do tego Szamocina z podręcznikiem do RPG na bazie, nie pamiętam czego tam już konkretnie, a chyba po prostu na bazie właśnie Zewu Cthulhu. To nie wyszło. I potem wróciliśmy do tego pomysłu też z Krzyśkiem Zarzeckim właśnie w Starym Teatrze. Krzysiek wtedy kuratorował takiemu cyklowi audycji radiowych na żywo w Starym Teatrze. Wtedy pracowałem nad tym zewem z Marcinem Cecko i wtedy my się skupiliśmy faktycznie tylko i wyłącznie na tym zewie. Tylko idea całego tego projektu była taka, żeby współpracować z dźwiękiem i z muzyką. To znaczy, żeby faktycznie jakby robiąc to słuchowisko na żywo, też trochę myśleć o takim akustycznym, czy wręcz jakby o jakiejś koncertowej formie tego.
Więc my tak naprawdę się wtedy dużo, pamiętam, bawiliśmy dźwiękiem, to znaczy te wszystkie motywy, tak naprawdę na pierwszym planie były te wszystkie sceny, nocne sceny kultu, odgłosy, zamieszki, czyli to, co... ten instrumentarium dźwiękowe radiowego teatru wyobraźni, tak? Tak. Efekty praktyczne, dźwiękowe i ta no, fakt fascynująca strona. Tak. Słuchowiska czy teatru radiowego. Wtedy jeszcze pamiętam, że jakby tak specjalnie nie wchodziliśmy właśnie w jakąś, nie szukaliśmy jakiejś psychologii tego. Raczej interesowało nam, jak w ogóle jak takie opowiadanie teraz dźwiękowo uruchomić. Znaczy, co tam po prostu słychać, nie? Czy słychać właśnie zamieszki, czy słychać jakieś po prostu bębny, czy słychać gwizdki policyjne, czy w końcu jakby słychać potwora, a jeśli tak, to co to znaczy? Oczywiście jakby mówię potwora, oczywiście chodzi tam o Cthulhu, tak? Mówiąc o Szamocinie, wspomina Pan o RPG. Tak. Czyli to był pomysł? Czy ma Pan jakieś doświadczenia na tej linii? No, akurat nigdy nie grałem w RPG wcześniej, w RPG na podstawie Lovecrafta. Ale to Krzysiek Zarzecki to RPG przyniósł. Zresztą to było też książka pożyczona od Marcina Cecko, więc jakby to było, który też w to RPG grał, który zresztą też jakby był Lovecraftem zafascynowany. Ja nie grałem nigdy w RPG aż tyle, a zwłaszcza nie grałem w RPG na podstawie Lovecrafta. Wracając do warszawskiego spektaklu. Rozumiejąc teraz i wiedząc więcej o tym, jak on powstawał i w jakim stopniu, wychodząc od tekstu, czasem pozostając bliżej niego, tak, na płaszczyźnie dialogu, na płaszczyźnie sceny, a czasami odchodząc w stronę jakichś osobistych, intymnych, czy politycznych, czy innych poszukiwań, tak, aktorów, chciałbym zapytać, w którym punkcie to się zatrzymało. To znaczy, mamy bardzo różnorodny, jeśli chodzi o język teatralny, spektakl. Uh-huh. On nie jest homogeniczny, jest produkcyjnie nawet zupełnie zróżnicowany od takich monodramowych form przez takie kwasi kostiumowe, tak, adaptacje sceniczne tekstu, tak, w przypadku koloru z innego wszechświata, czy koloru z przestworzy. Skąd Pan wiedział, w którym punkcie się zatrzymać? To znaczy, kiedy to dojrzało do tego, żeby znaleźć się już w spektaklu? Bo ten heterogeniczny efekt jest zaletą tego przedstawienia. Ukazuje różne strategie lektury, różne efekty, które Lovecraft, czy które spotkanie z tymi wielkimi przedwiecznymi może przynieść. To jest bardzo ciekawe pytanie. Właściwie nikt jeszcze mi nie zadał takiego pytania, a to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ w zasadzie w pierwszym momencie miałem taką ochotę, żeby odpowiedzieć panu, no, że to jednak jakby w teatrze jest tak, że jest jakby wyznaczona data premiery, wiadomo, kiedy się wchodzi na scenę i trzeba wtedy tak trochę się... Ten spektakl powstał w 3 tygodnie, czy tam w 5 tygodni, czy... No, my no, no, no właśnie, to też jest kolejne dobre pytanie. Tylko teraz jakby jeszcze do tego pierwszego, to znaczy można powiedzieć, że jakby tak technicznie rzecz biorąc, no to jest taki moment, kiedy nawet w pewnych takich poszukiwaniach, bo tutaj tego scenariusza nie było na początku, on powstawał na próbach, pracowaliśmy przez 2 miesiące nad tym, ale faktycznie no jest w pewnym momencie w teatrze taki moment, że się wchodzi na scenę i prawda jest taka, że już coś trzeba, powiedzmy tam 2 tygodnie przed premierą i coś już trzeba mieć, żeby na tej scenie zrobić spektakl, żeby to wyprodukować. Ale faktycznie to pytanie, kiedy faktycznie jakby
wiedziałem, że już coś tam jest, że ten proces się zatrzymał, jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj weszliśmy 2 tygodnie przed premierą na scenę, mając bardzo luźno po prostu zarysowane pewne rzeczy. I w zasadzie powiedziałbym, że ten spektakl powstawał do... Ten spektakl, a w związku z tym też ta po prostu adaptacja, bo to jest może ważniejsze, no bo czasem jest właśnie tak, że spektakl powstaje do trzeciej generalnej. Ale tutaj właśnie bym powiedział, że ta adaptacja, czyli ta taka pełna adaptacja Lovecrafta, ona powstawała faktycznie do trzeciej generalnej. To znaczy my na trzeciej generalnej tak naprawdę dopiero nam się po prostu ten spektakl, to czego ja tam szukałem, to co aktorzy tam uruchomili, też to co stworzyliśmy z muzyką, mówię o Bartku Dziadoszu, z dramaturgią Tomka Śpiewaka, ze światłem Jacqueliny, scenografią Doroty, nam się to dopiero na tej trzeciej generalnej po prostu tak nagle wyłoniło. Jak z oceanu dokładnie to przedwieczne miasto. Więc to jest bardzo dobre pytanie. No po prostu ta adaptacja tak naprawdę ona do ostatniego momentu powstawała. Czyli coś tam się wcześniej, oczywiście już były jakieś takie sceny, które się gdzieś wcześniej osadziły, ale nie było tutaj czegoś takiego, że nagle już jakby wszyscy wiemy, adaptacja jest skończona i tylko poruszamy się w ramach adaptacji, tylko to do ostatniego momentu, no bo tak naprawdę ten świat Lovecrafta, mówię teraz o literaturze i mówię o przenoszeniu jej na scenie, on też jakby zyskuje czegoś zupełnie, zupełnie innego w zetknięciu po prostu jakby z materią przestrzeni, z kolorem, z jakąś z pełną scenografią, z kostiumem. To też jest jakby taki moment, kiedy zaczynały się pewne rzeczy nam jeszcze jakby otwierać w tym świecie wyobraźni Lovecrafta. Mm-hmm. To wtedy, kiedy ja ten spektakl widziałem 2 lata temu, niedługo po premierze, brzmi bardzo wiarygodnie i koresponduje z tym, co widać na scenie. Ale potem minął rok i były jakieś wznowieniówki przed kolejnym sezonem. I teraz znowu jest kolejny sezon i znowu jestem ze Cthulhu. I jak to się udaje wyprodukować ponownie? Nie chcę tutaj iść w stronę jakichś takich naiwnych wyobrażeń, nie wiem, nieuchwytności, momencie, tym, że na trzeciej próbie generalnej to się wyłoniło i zostało uchwycone i w tym pierwszym sezonie grało, ale biorąc pod uwagę pewną relację z tym materiałem tekstowym, ale też i z tymi innymi czynnikami. Tak. Jak to się wznawia, takie przedstawienie? To jest zasługa aktorów w tym momencie. Mhm. To znaczy, jak jeśli nam się udaje ten zew wznawiać, a to jest też jakby coś innego, jak się gra spektakl często, a co innego, jak się gra w takich odstępach. Mhm. Jak w przypadku tego spektaklu, to jednak w dużej mierze zależy od aktorów i jeśli to się udaje, to świadczy też jakby o tym, że każdy z aktorów grający w tym spektaklu znalazł w tym coś dla siebie i po prostu to czuje i to wie i wchodząc na scenę w momencie próby wznowieniowej, czasem coś można zapomnieć, ale wystarczy, no dlatego też na przykład ja jestem na próbach wznowieniowych, żeby jakby patrzeć z zewnątrz na to, co się dzieje, bo czasem jakby jedna uwaga powoduje, że nagle przypomina się w zasadzie wszystko. Więc to jest zasługa aktorów, ich temu, co
Też chyba dowód na to, że ten proces powstawania tego spektaklu, czy właśnie takie przedzieranie się przez tę literaturę, przez te opowiadania, przez ten świat, że to było, że to jakoś na trwale w nich zostało. I tam można, no tak, że można tam jakby zapomnieć o jakichś detalach, ale tak naprawdę coś, co jest sednem tej naszej produkcji, tego projektu, ciągle tam jest po prostu. Wróciłby pan do Lovecrafta? Teraz nie. Teraz nie, ale no tak jak tutaj opowiadamy i nagle mi się przypomina, że to już takie trzy podejścia, to też jakby nie wiadomo, ale teraz nie. Teraz bym powiedział, że jestem jakby na... Akurat, bo zaczęliśmy wczoraj też w Nowym Teatrze próby i tak czuję, że jestem na... totalnym, na przeciwnym biegunie Lovecrafta, bo zaczęliśmy próby do spektaklu, który bazuje luźno, między innymi na Waldenie Thoreau. Czyli Walden? Czy... To Connecticut, no tak, to jest Nowa Anglia. Tak. To jest Nowa Anglia, tak, no. Tak. Więc jest jakby z jednej strony jest ta zbieżność, a z drugiej strony no to jest jakby kompletnie coś innego. To znaczy jakby coś innego nawet na tym poziomie relacji, no po prostu przede wszystkim na poziomie relacji autora ze światem. No tak. I można powiedzieć, że Thoreau coś go łączy z Lovecraftem. Jakaś taka ukryta tą twórczością ogólna nieporadność i brak możliwości jakiegoś takiego realnego zaczepienia się, no bo cały ten projekt Thoreau to opiera się na tym, że tam parę mil dalej mieszka jego matka, która go tam, że tak powiem, zaopatruje i dba o to, żeby ten jego eksperyment się nie skończył tragicznie, żeby on się nie rozchorował albo że miał co jeść. Lovecraft też może funkcjonować w tych swoich światach wyobraźni, dlatego że zjada jakieś tam spuścizny, spadki swoich wujów, tak. I innych, mają stworzone, chociaż specjalnie tym nie epatują i tego nie podkreślają, mają stworzone, można powiedzieć, cieplarniane warunki, to znaczy mają możliwość zajmowania się grozą i jakiejś tam introspekcji i wyobrażania sobie tych swoich bohaterów i snucia tych historii, czy w wypadku Thoreau tworzenia jakiegoś programu życiowo, tak. Praktyczno-filozoficznego. Rzeczywiście geograficznie zbliżonych miejscach, na dwóch biegunach rzeczywiście, no bo dla Lovecrafta no to Nowa Anglia jest Nową Anglią. On sam mówi, tak, sobie, tak. Że jest Brytyjczykiem, podkreśla te europejskie korzenie, jakąś tam degenerację, tak. Są z drugą stronę, tak? Tak. Ale szuka łączności z tym stawem, z tym miejscem, z tym lasem. Tak. Znaczy właśnie to jest jakby ta, przepraszam, tak. bo to jest ta zasadnicza różnica, że ja bym to nazwał tak, że Lovecraft, przecież jakby też Welbeck o tym zwraca na to uwagę, że jednak ta groza u Lovecrafta jest bardzo materialna. Mhm. Znaczy świat jest jakby materialny, realny, ale nagle jest jakieś przesunięcie, w którym jakaś szczelina, z której wypływa, wycieka ta groza, ale Lovecraft, tylko że Lovecraft w swoim pisarstwie miał takie wrażenie, że on startuje z tego takiego punktu bardzo realistycznego, tak naprawdę, żeby uciec pod koniec opowiadania, czy w jakimś momencie opowiadania, żeby uciec w przestrzeń kosmiczną albo w głębi oceanu, tak? No jakby to, czyli w gruncie rzeczy w przestrzeń kosmiczną, żeby jak najdalej uciec, tak? Bo stamtąd przybywają ci starsi bogowie, tak? Starzy bogowie. Thoreau idzie w drugą stronę, to znaczy on też jakby znaczy też można powiedzieć, że samotniczość też go cechuje, jest nad tym Waldenem w zasadzie sam. No nie myślę teraz jakby o tej jego matce, która go ponoć tam zaopatruje w to jedzenie, ale jest ten projekt, jest taki, żeby być tam sam i teraz, tylko że ten projekt służy, o czym mówi Thoreau wprost, służy poznaniu lepiej siebie,
I podczas gdy właśnie Lovecraft tak naprawdę, można powiedzieć, ucieka przed sobą gdzieś w jakąś tą przestrzeń kosmiczną, to i w ogóle gdzieś w tamtym kierunku, czyli w górę, to co robi Walden, znaczy Toro nad jeziorem Walden, to dokonuje pomiaru jeziora, czyli schodzi w głąb jeziora, ale tak naprawdę wszystko, co robi w lesie nad jeziorem Walden, służy poznaniu siebie, a nie ucieczki od siebie, co wydaje mi się, że jest gdzieś w tej biografii Lovecrafta połączonej z jego pisarstwem. Chyba jest to do zanalizowania gdzieś. Można tak powiedzieć, chociaż oczywiście nie popadając w anachronizm, bo Lovecraft, można powiedzieć, czytał już Waldena, który napisał Henry David Thoreau, i można byłoby za taką metaforę nieco kiczowatą się pokusić, że ta mrówcza organizacja świata, której się powinuje nad stawem tak. Walden, Thoreau, dla Lovecrafta nie wytrzymuje naporu powiększającego się wszechświata. I, no tak. I jakby, czy wielcy przedwieczni, czy po prostu zło, tak? Czy ono jest w no nas, tak. czy ono jest jakoś tam upodmiotowione i fizycznie gdzieś tam siedzi na dnie oceanu, czy przybywa z gwiazd, to zło po prostu rozdeptuje, rozgniata. Burzy to mrowisko budowane jakąś taką mądrościową, no może nie mądrościową, ale mającą ambicję do mądrościowości, praktyczną filozofią życia, co? Bo Lovecraft pokazuje, że na przestrzeni tych 80 lat, te parę pokoleń, tak te 2-3 pokolenia mogą już doprowadzić do tego, że wiedza jest zgubiona, mądrość jest zepsuta. Tak. Chów wsobny, izolacja, czytanie jednej książki prowadzi do tego, że stajemy się bardziej podatni na to zło, które gdzieś tam z gwiazd przychodzi. Co będę teraz mówił, by trochę tak świadczyło o tym, że Lovecraft jest ofiarą swoich czasów. Tak. A właśnie nie wiem, czy tak jest. Znaczy, mi się wydaje, że ja jednak poprzez tą jego biografię, czy jednak w tej biografii ja zobaczyłem. No oczywiście, że on był też jakby, prawda, chorowity, problemy z nawiązywaniem jakby relacji z ludźmi, z utrzymywaniem jakby w ogóle jakichś takich relacji erotycznych i tak dalej, i tak dalej. W czym być może gdzieś też nawet jakby przypomina Kafkę. Ale jednak takie odniosłem takie wrażenie, że to jest silna osobowość. Znaczy silna, znaczy, że w tym swoim pisarstwie, i tak to zrozumiałem, że w tym takim swoim pisarstwie Lovecraft był zdeterminowany, to znaczy był zdeterminowany do tego, żeby te kolejne jakieś obszary, kolejne po prostu przestrzenie właśnie tej grozy, i dobrze, że pan to nazwał właśnie zła, bo to jest chyba też jakby ważne. Bo to nie jest jakiś dreszcz. No tak, tak. Ale właśnie, bo to jest też jakby... Mister Mifidatis, nie? Koniec końców, tak? No tak, no bo jak się pojawia, jak nazywamy coś złem i mówimy to w kontekście osoby, którą jakby też nazwałem tutaj właśnie i rasistą, i ksenofobem, bo wszystko na to wskazuje, no to też to zło i to takie... jakaś taka właśnie świadomość zła w literaturze Lovecrafta, ale też pragnienie stworzenia tego zła jako pisarz, no to mamy tutaj jakiś taki ciekawy w ogóle psychologicznie proces. I dlatego zacząłem od tego, żebym tak nie robiłbym z Lovecrafta ofiary czasów, czyli właśnie takiego właśnie momentu, kiedy ta wiedza gdzieś się... Przestaje mieścić w głowie. Tak, przestaje się mieścić w głowie, gdzie się też zaczyna kompromitować i tak dalej. Tylko raczej bym patrzył na niego jako na taką osobę, naprawdę na taką jakąś wyjątkową osobowość, która konsekwentnie wyjątkową osobowość i konsekwentnego artystę. Mnie się wydaje, że to jest. No bo tak, bo jakbyśmy na przykład o Kawce powiedzieli, że
Kafka jako pisarz jest wynikiem właśnie momentu historycznego i miejsca, w jakim się znajduje w historii. I wszystko to powstało też jakby na skutek jego fobii i lęków. No to no robimy wielką krzywdę Kafce. Gdzie są ci inni? Tak. Kawkowie, tak. Którzy powinni, że tak powiem, rosnąć na tym. No na tak, tym tak, tak. Deszczu, to jest bardzo... oczywiście jakaś, to by była tak, jakaś bzdura. Tak, I teraz z tym Lovecraftem jest tak, że mnie się też tak zawsze wydawało właśnie w przypadku takich jakichś rozmów a propos tego, czy to jest jakby dobry pisarz, czy to jest zły pisarz. I dlatego mnie to jakby akurat w przypadku Lovecrafta tak jakby nie interesowało, bo ja tam czuję, że to jest jednak artysta. I teraz, no, jakby w świecie sztuki jest tak, że czasem są jakby rzeczy, które są słabsze od innych, czy tam jakby tracą w porównaniu z czymś innym, ale są też rzeczy, które są jakby na tyle jakieś po prostu odszczepione, oryginalne, odklejone, że po prostu jakby wychodzą poza te klasyfikacje. I chyba z Lovecraftem właśnie tak jest, że on jest, a może ja już teraz w ogóle mówię tak za Welbeckiem, bo już też oczywiście nie pamiętam tego eseju, ale może ja tak za Welbeckiem, może właśnie jakby Welbeck też to zauważył w gruncie rzeczy, że podstawowym wyznacznikiem Lovecrafta jest jego oryginalność jego twórczości, tak. A nie jakieś wtórne cechy socjologiczne czy polityczne, czy kategorie, którymi go ujmiemy. Tak, czy po prostu kwestie literackiego kunsztu na przykład. Bardzo dziękuję. Dobra, dziękuję. Recenzja. Jakoś tak się stało, że Lovecraft nie spotkał się z miłością scen głównego nurtu. Jego adaptacje, czy teatralne, czy filmowe, czy w dużej części też radiowe, muszą przemykać chyłkiem. Jeśli wdziera się on do kultury popularnej w przetworzeniu artystycznym, to też przy mocnym akompaniamencie. Nie na swoich zasadach. Lovecraft w piosenkach Metalliki? Okej. Okay. Lovecraft w Quake'u? Okej. Okay. Nadnaturalna groza w serialu inspirowanym brukowymi gazetkami? Okej. Okay. Ale nigdy na świeczniku. Nigdy nie głównym wejściem. Nigdy nie po czerwonym dywanie. Kto ma rację? Maciej Płaza, który mówił mi parę tygodni temu w Poznaniu, że Lovecraft jest pisarzem wybitnym i trzeba go było dać Polakom w godnej formie przekładowej, żeby wyjaśnić raz na zawsze jego pozycję i że to nie jest literatura brukowa. Czy może Krzysztof Zanussi, który miesiąc temu w moim Cthulhu mówił, że wszystko to, co gatunkowe, to szmira, a szmira zamula i dorośli ludzie tego nie tykają. Kto z nich ma rację? Jeśli odpowiedź na to pytanie pozostawia wam jakieś wątpliwości, to reżyser Michał Borczuch, który 2 lata temu wystawił na scenie Teatru Nowego w Warszawie spektakl pod tytułem Zew Cthulhu, już za sam fakt podjęcia się adaptacji opowiadań Lovecrafta na scenie repertuarowego, artystycznego, wiodącego polskiego teatru, zasługiwałby co najmniej na uwagę. Spektakl, który miał swoją premierę 2 lata temu, jest już kolejny raz wznawiany. Ma być aktualny. Bo widać na scenie, w programie i w udzielanych wywiadach, że zdaniem reżysera horror jest odpowiedzią na pytanie o to, skąd przychodzimy i dokąd idziemy. Borczuch zszył swoje przedstawienie ze scenicznych mini-adaptacji opowiadań Lovecrafta. Dopisał do tego pewne fragmenty ze współpracy ze swoim dramaturgiem. Domontował też improwizacje aktorskie przygotowane w procesie powstawania tego przedstawienia. I w efekcie jest to spektakl, moim zdaniem, bardzo RPG-owy. Jest to teatr-gra, w którym zmiany konwencji, nowe rozdania kart postaci są kluczowym elementem zabawy. Poszczególne zadania aktorskie i improwizatorskie są zresztą wykonywane przez znakomitą obsadę w sposób wzorowy. Mówię tu przede wszystkim o scenicznych wcieleniach Jacka Poniedziałka, Małgorzaty Hajewskiej, Zygmunta Malanowicza i Krzysztofa Zarzeckiego. Ale aktorów w tym spektaklu na scenie widzimy dużo więcej. Koncepty scenograficzne,
Elastyczność sceny, na przykład w epizodzie, w którym bohater przez krótkofalówkę komunikuje się ze znajomymi, którzy animują mu takiego niby larpa, wtedy aktor przebywa na zewnątrz, nawet w niektórych scenach na zewnątrz teatru i na żywo oglądamy go z kamery. Do tego projekcje wideo, ciekawa praca kostiumograficzna. To wszystko definiuje postrzeganą przez widzów konwencję tego przedstawienia. I sprawdza się dobrze. I zachowuje odpowiedni dystans, zarówno od gumowych potworów, jak i od zbędnej umowności, rapsodyczności. Podkreśla oprawa tego spektaklu, jego różne elementy artystyczne, że opowiadania Lovecrafta gdzieś się dzieją realnie. Ktoś w nich naprawdę doświadcza straszliwych objawień, ktoś naprawdę szaleje ze strachu, a to wszystko nie jest jakąś przypowieścią o ludzkim losie, tylko relacją z linii frontu, gdzie trwa walka o człowieczeństwo, a właściwie rzecz biorąc skazana na porażkę walka ze strachem, z obawą. Czy to człowieczeństwo to jest w ogóle coś godnego zaufania? O tym zagubieniu, o osuwaniu się w obłęd wobec braku oparcia w wartościach, Borczuk mówi jednak na kanwie politycznych, seksualnych, rasowych czy rodzinnych tematów, którymi przekłada lovecraftowskie mini-adaptacje. Te krótkie sceny, wypracowane wspólnie z aktorami, dają spektaklowi ciekawy ruch wahadłowy. Od macek z pianki, horroru z gumy, w kierunku tego, czego boimy się najbardziej. Prawdy o nas samych, o braku miłości ze strony innych i o nienawiści wspólnoty, która nas nieuchronnie odrzuci. Grozę lovecraftowską Borczuk traktuje poważnie. Nawet jeśli wywołuje u widowni śmiech, to pokazuje, że ucieleśnienie zła w postaci potworów z kosmosu nie organizuje nam wcale świata w jakiś znośny i przytulny sposób. Kiedy bowiem zagrożenie istotami mitów znika z pola widzenia, my musimy nadal mierzyć się z ich analogami z wnętrza naszej duszy. A ziarno rozpaczy, które zostało zasiane przez kosmiczną grozę, kiełkuje w naszych domach, w naszych relacjach, wreszcie w naszych sprawach wspólnych. To, że poczynaniami polityków Prawa i Sprawiedliwości w przedstawieniu Borczucha kieruje Azatot, co odkrywa u niego badaczka tajemnic profesor Jadwiga Staniszkis, a nie zakulisowe przelewy oligarchów, po prostu odarcie zła z wszelkiego pozoru i ze złudzeń. Zostaje tylko pierwotny strach, niemy krzyk, rozczarowanie. Tabu, tożsamość, więzy pokrewieństwa czy cywilizacja rozsypują się jak domek z kart. Zostawiają nas bezdomnymi. A jak nie chcesz się żegnać, to okazuje się, że musisz się pożegnać. Spektakl, gdyby było parę minut krótszy, nie straciłby wiele. W drugiej części przedstawienia niektóre wątki słabiej angażują uwagę widza i stąd ta moja uwaga. Ale różnorodność i wielogłosowość, które są jego zaletami, tracą wtedy właśnie na tym. Napięcie między grozą a lękiem osobistym i jeszcze analogicznymi doświadczeniami wspólnoty, które Borczuk tak świetnie rozgrywa przez większość przedstawienia, powiedzmy ostatniej jego ćwiartce słabnie. Siła przedwiecznych oddziaływa tam słabiej. A przecież jeśli ich wpływ i grozę choć trochę zrelatywizujemy, jeśli przestaje ona fascynować nas w sposób, który światła nadjeżdżającego bezlitośnie samochodu fascynują sarnę na drodze, to nie ma już mowy o panowaniu nad naszą wyobraźnią. I to jest, można powiedzieć, problem tego spektaklu, jego słabsza strona. Zachęcam was mimo tego. Zobaczcie Zew Cthulhu w Teatrze Nowym sami. Jeśli was znudzi lub zniesmaczy, będziecie mogli zwalić na mnie. A jeśli choć przez chwilę poczujecie się wciągnięci w rozmowę o strachu, przed sobą samym, przed otoczeniem, przed zmianami, które mogą nastąpić, to będziecie wiedzieli, dlaczego z czystym sumieniem wystawiam mu w szkolnej skali ocenę 4+. Biblioteka. Howard Phillips Lovecraft. Zabicie potwora. Wspólnie z Robertem H. Barlowem. Przełożył Radosław Jarosiński. Wielki zgiełk rozległ się w Laen, gdyż nad Smoczymi Wzgórzami zauważono dym. Ani chybi oznaczało to przebudzenie potwora. Potwora plującego lawą, który
wijąc się w trzewiach ziemi, sprawiał, że ta aż cała się trzęsła. Wtedy mieszkańcy Laenu radzili, że trzeba ubić potwora, by jego płonący oddech nie wypalił obsypanego minaretami miasta i nie rozbił alabastrowych kopuł. Zatem cała setka niepozornych ludków, przyświecając sobie pochodniami, przygotowywała się do walki ze złym w jego kryjówce. Wraz z nastaniem nocy, krocząc w nierównych szeregach, rozpoczęli marsz do stóp gór, zalanych księżycowym światłem. Przed nimi, wyraźnie widoczny w purpurowym zmroku, lśnił płonący obłok, wiodący ich do celu. By zadośćuczynić prawdzie, trzeba nadmienić, że zdążyli podupaść na duchu na długo, nim zdołali w ogóle dostrzec wroga. A gdyś księżyc zmętniał i jaskrawe chmury obwieściły nadejście poranka, pragnęli bardziej niż kiedykolwiek znaleźć się w domu, nie bacząc na jakiegoś tam smoka. Ale wraz ze wschodem słońca, dodając sobie nieśmiało ani muszu okrzykami, wznieśli włócznie i raźno poczęli pokonywać ostatni odcinek drogi. Chmury siarkowego dymu zawisły niczym całun nad światem, zasnuwając nawet słońce, które dopiero co zdążyło wzejść, a gniewne sapanie z paszczy potwora cały czas uzupełniało opary. Małe języki wygłodniałego ognia podpędzały Laeńczyków drogą przez rozgrzane kamienie. Ale gdzie jest smok? Szepnął z obawą jeden z nich, mając nadzieję, że gad nie potraktuje pytania jako zaproszenia. Nadaremno szukali. Nie znaleźli nic konkretnego, co byłoby można ubić. Zatem, zarzuciwszy broń na ramię, ze znużeniem wrócili do domów i postawili tam kamienną tablicę z wyrytym z tej okazji napisem. Dzielni obywatele Laen, prześladowani przez ognistego potwora, zebrali się i ubili go w jego przerażającej jaskini, ratując kraj przed straszliwą zagładą. Trudno było odczytać te słowa, kiedy odkopaliśmy kamień z głębokich, prastarych warstw zastygłej lawy.
I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Zachęcam Was do subskrybowania go na platformie, której lubicie używać do słuchania podcastów. Możecie słuchać Mojego Cthulhu na stronie www.mojecthulhu.pl. Możecie słuchać go na Google Podcast, na iTunes, na Blueberry oraz na wielu innych platformach podcastowych, w tym na SoundCloudzie. Subskrybujcie i nie zapominajcie o drugim konkursie karnawałowym, który trwa. Dla przypomnienia, do wygrania podwójne zaproszenie na spektakl Zew Cthulhu 3 marca w Teatrze Nowym w Warszawie. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam i zachęcam do przesyłania pytań, sugestii, propozycji. A na dziś żegnam się z Wami i pozdrawiam z ostępów Izabelińskiej Puszczy.